Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony PiotrMinecraft.pl. A to Minecraft Survival Games, Igrzyska Śmierci. No i cóż, początek może nie do końca udany, jak sami widzicie w moim wykonaniu. Także cóż, spadajmy ze spawna, nic tutaj po mnie. Żadnej ze skrzynek nie udało mi się otworzyć, no cóż, mówi się trudno, ale miejmy nadzieję, że lepiej sobie poradzimy w terenie i tu rzeczywiście może coś uda się znaleźć. Dziś również mam dla was parę ważnych informacji, także fajnie jakbyście się wsłuchali w to co mówię, ale do tych informacji przejdę zaraz. Najpierw skupmy się nieco na rozgrywce i może znajdźmy jedną ze skrzyń właśnie tak jak tym razem udało mi się to zrobić. Świetnie, mamy już miecz, czyli to mi się podoba. Zaczęliśmy całkiem nieźle. Wow, tu jest jakaś pułapka. Nie mogę tego rozbroić, więc muszę uważać, bo nie wiem co mnie może czekać. Okej, czyli to jest mechanizm zegarkowy. Jeszcze raz. Ostatnie podejście. Tak jest! Udało się, a tu w skarbcu aż roi się od fantastycznych itemsów. I moi drodzy, robimy żelazny miecz. Wszystko na to wskazuje, że mam odpowiednie materiały na to. Tylko ubierzmy się jeszcze ładnie w pozostałe elementy zbroi. No i fantastycznie możemy tej istnej rzeźni wręcz dokonać. Dobra, także opuszczamy ten magazyn. Fajnie było. Zdobyliśmy troszkę potrzebnych wręcz itemków. A było ich naprawdę sporo. Czy tam jakiś dziad czasem nie szedł? Zaraz zobaczymy. Nie, to były konary drzew. Także ruszamy w dalsze poszukiwania naszego ekwipunku. Jeżeli chodzi o informacje, to mam dla was o tyle ważną informację, że w najbliższych dniach, a dokładnie 20 wyjeżdżam do 5 sierpnia. Ale to nie oznacza, że materiałów dla was nie będzie, ponieważ mam 48 godzin na to, żeby nagrać jakieś 7-8 materiałów, co właśnie czynię. Dziś nagrałem już trzeci właśnie dla was materiał, no i później te materiały systematycznie będą się publikowały. Co ważne, co więcej właściwie, zawsze tak jak w opisie, macie link do mojego fanpage'a i tam oczywiście znajdziecie nieco więcej, bowiem wrzucę tam jutro, czy też nawet rano pojutrze, rozpiskę odnośnie tego, co kiedy się pojawi. Także fajnie jakbyście na fanpage'a wbili, zobaczyli rzeczywiście jak to wygląda i tam, tak jak mówię, jest wszystko rozpisane co i kiedy się ma pojawić. Także serdecznie zapraszam, no i oczywiście jakieś wszelkie informacje będę tam zamieszczał. No i to tyle z tych takich ogłoszeń, także mniej więcej już wiecie jak to w najbliższym czasie będzie wyglądało. Dobra, czyli na pewno teraz wiem, że mam jeden z lepszych ekwipunków mi się wydaje w tym momencie. Znajdźmy jeszcze teraz jakiś crafting table i stwórzmy sobie w końcu ten żelazny miecz, co nam da naprawdę sporą przewagę nad przeciwnikami. No cóż, ponadto mam do was również jeszcze jedno takie pytanko. Czy bylibyście zainteresowani jakąś inną serią na moim kanale, typu na przykład The Walls? No, na przykład, czy chcielibyście zobaczyć Wallsy na moim kanale? Jeżeli tak, no to dajcie mi o tym znać w komentarzu, bądź też jakąś łapką, czy czymś takim, żebym po prostu widział, że rzeczywiście ta seria mogłaby was zainteresować. Jeżeli tak, no to wiecie co zrobić, żeby dać mi jakiś znak do tego, żebym znał waszą odpowiedź na ten temat. Dobra, te domki są puste, w ogóle fajnie, że jakieś osiedle udało mi się znaleźć. Natomiast nie najlepiej tutaj z ekwipunkiem, choć jedna skrzynia jest. O tyle kiepsko, że jest ona zablokowana i niestety nie będziemy mieli możliwości otworzenia jej. O, świetnie, tu mamy itemsy i stwórzmy miecz taki, który przybliży nas po części do zwycięstwa. Zatem żelazny miecz i jeszcze raz, dobra, mamy go, fantastycznie, no i możemy lecieć w dalszą gonitwę za przeciwnikami, za zwycięstwem, bo o to w tym wszystkim chodzi. Tutaj jakaś kolejna budowla, zatem sprawdźmy ją. Zawsze warto tutaj zajrzeć do środka, bowiem skrzynka zawsze może na nas w tym wypadku czekać, natomiast tu pusto, więc tylko tracimy niepotrzebnie czas. Ale tu kolejny z budynków, być może nowa niespodzianka, jakaś nowa zagadka tutaj czyha. Wow, strych nawet wybudowany. Proszę, na bogato żyrandol z bloku złota stworzony. Natomiast tu w suficie żadnych... Wow, patrzcie na to, dźwignia. Sekretne pomieszczenie. Ciekawy aspekt tego budynku. Sprawdźmy jeszcze tutaj na górze. Może tu coś się otworzyło, jednak nie.
Nie wiem, co tą dźwignią zwojowałem, ale zapewne... Kurczę, no w każdym razie jest to ciekawe. Natomiast nie znam na tyle mapy, żeby gdzie przygram tutaj po raz pierwszy. I może z tego względu nieco się tutaj pogubiłem. Ale dobra, ważne, że kilka skrzyń mamy. Uzupełnijmy stan głodu i szukamy przeciwników, żeby ich czym prędzej wyciąć równo z ziemią. Czy tam równo z trawą, to się chyba bodajże tak mówiło. Fantastycznie, kolejna skrzynka by była pełna, przynajmniej na to liczę. Coś mnie bije? Nie. To od tych skoków, podskoków, ze skoku. I ja otrzymałem obrażenia, zatem tu już ktoś był, skrzynię wyczyścił. Co oznacza, że tak, jesteśmy blisko spawna, to przede wszystkim. Wow, epicki smog w ogóle tutaj lata. Fantastyczna budowla. Także mapa po raz kolejny prezentuje się świetnie. Choć ta poprzednia, co graliśmy na Westernie, była równie zacna. Tu gość w seciku, widzę. Miecz także ma, żelazny. Nie wiem, czy było warto ryzykować, ale spróbujmy. Spróbujmy, bo on już upada. Fantastycznie. Seta złapałem. Ponadto jakieś diaksy tutaj wpadły. Także fantastycznie, że nieco zdezorientowanego przeciwnika udało nam się podejść. I niemalże wykończyliśmy go, no. Bez większego zawahania. Dobra, wyrzućmy to, co niepotrzebne. Pytanie tylko... Znaczy, nie pytanie, tylko... Zróbmy to w ten sposób, żeby nikt nas nie zaatakował. No i teraz już jakoś wyglądamy. Dodatkowo jest łuk, natomiast strzał brak. Te wszystkie skórzane itemki wyrzucimy. Jest jedna strzała, czyli okej. Okay. Coś tam zagrozić można ewentualnie. No i to tyle. Cały set jest. Świetnie, także ruszajmy z dalszymi poszukiwaniami. Tu jest jakaś samotna chatka, może tam zajrzymy. I spotkamy jednego z przeciwników. Na co, szczerze powiedziawszy, bardzo liczę, ponieważ... Ostatni mi czas zbyt wiele takich pojedynków jeden na jeden na SG w moim wykonaniu nie było, czego troszkę, powiedzmy, żałuję, bo wolę, żeby rzeczywiście pobić się, żeby to jakoś fajnie wyglądało i zaprezentuje się znacznie lepiej w takiej rozgrywce. Dobra, tu chyba nie wejdę, natomiast jest szansa, że zdobędziemy tą górę, bo tu podejście jest nieco bardziej łagodne i właśnie tego spróbuję dokonać. A następnie się zobaczy, czy kogoś uda się spotkać, czy też nie. W ogóle graczy zostało niewielu, co mnie dosyć dziwi i... Kurczę, no jakiś ogórków musiałem trafić, że szybko się wszyscy wycięli, a... no mi już niemalże nie został, ale cóż, jeden kill jest, jakiś tam zdobyty. Tam w ogóle jaka jaskinia, bodajże tego smoka, z tego co się orientuję. Przynajmniej tak to wygląda. Ale jest dobrze, jesteśmy już na szczytach gór, co w każdym bądź razie oznacza, że teraz wiecie, po jakiejś tej dłuższej przeprawie po tym wszystkim, znajdziemy jednego z przeciwników, którego o właśnie tam on jest i można go od razu wykończyć, a ten jak szybko czmycha przed nami, ale dobra, spokojnie, dogonimy go, tu już się gubi, 15 życia ma, jak świetnie jest mieć czasem modyfikację Damage Indicator. Patrzcie, jak fantastycznie się no w takim momencie otóż przydaje. Kurczę, przyznam, że mam problem z dogonieniem go. O, otrzymał obrażenia od upadku. Ja również. Ale tak czy siak zginie. Dorwiemy go, muszę złapać kolejnego killa. Już jeden punkt życia. No i jaki... jaki głupie zachowanie wręcz tego gościa. No cóż, wolał, jak widzę, zginąć od upadku niż od mojego uderzenia, także... No cóż, dziwne zachowanie z jego strony. Coś tutaj ciekawego miał? Jedynie wędka, myślę, że może mnie zainteresować. Reszta już mniej ważna. Ale okej, na górę nie wiem, czy ponownie się wdrapię. Natomiast wiem, że na szczytach gór, przypuszczam, są przeciwnicy, których pozostało już... Ojej, tylko 6. A graczy łącznie jest 7, oczywiście nie liczyłem siebie w tym. Czyli 6 wrogów do wyeliminowania i to jest jak najbardziej możliwe. Zresztą nie prezentuje się najgorzej, więc tego killa myślę, że też sobie mogę zaliczyć, także powiedzmy, że dwóch graczy udało mi się ubić. Dobra, tu jest fajnie, jakaś twierdza, ogromna zresztą. Pytanie tylko, czy ktoś tam już zagościł, czy też nie. Ja natomiast ryzykować nie będę, słuchajcie. I ponownie tutaj nieco z wysokości gór zobaczę, co słychać nieco niżej. Ciekawe, czy tego smoka można jakoś dosiąść, kurczę, wskoczyć na niego. 20 minut do deathmatchu, pozostało troszkę sporo do czasu. Natomiast spróbujmy kogoś znaleźć,
I to będzie mój jedyny cel. O, tu jest jakiś dół, potwornie głęboki. Ale nie chcę tam skakać, bo może to się okazać jedną wielką pułapką. A tu kolejny z przeciwników ze słabym wyposażeniem. To jest świetny, słuchajcie, prognostyk. Ustrzelimy go czym prędzej. Ten jest zdezorientowany. Chyba mnie nie słyszał. Mamasz! Mamasz, gnido! Pięknie! Trzy ciosy wystarczyły. Już go położyliśmy, także trzy kile. I troszkę strzał otrzymałem, także jest... Jest z czego być zadowolony wręcz. Tutaj są kolejne z nich. Ciasteczka może nie do końca potrzebna, ale ja wiem. Te wszystkie drewniaki odłożymy. Łuk może nie, to jest bardzo niebezpieczna broń, także jeszcze łuki zachowam przy sobie. Natomiast, kurczę, no fajnie, 3 kile. To już coś, to jest w miarę porządna rozgrywka w moim wykonaniu. Ściemnia się, co oznacza, że skrzynie na nowo się wypełnią. To również jest bardzo zadowalająca informacja jak dla mnie. Ale mapa, kurczę, muszę przyznać, no coś fantastycznego w moim przekonaniu. Okej. Nic chyba więcej wyrzucać nie będę. Wszystko co mam wydaje się jak najbardziej elementem potrzebnym. Słuchajcie, tutaj ponownie wycofamy się tą górą na spawn, bo wydaje mi się, że ktoś tam może czyhać, a jeżeli już czyha, no to trzeba się nim zająć, a następnie itemsy, które tam, wiecie, jak zwykle są w skrzynkach, jak najlepiej zdobyć, a następnie wykorzystać przeciwko pozostałym graczom. No i tak to się powinno robić. Oby ta gra w ogóle była zwycięska, bo tych graczy pozostało już tylko 5, także ja widzę, jako jedyny zawalczyłem dosyć ostro o to, żeby pozostali gracze zginęli. I chyba popełniłem błąd, bo z tego co widzę, spawn jest w innym kierunku, także jeszcze raz musimy się wycofać i pójść gdzieś tu. O, ktoś opuścił grę, ale to chyba spektator. Czyli tutaj nic się nie zmieniło, nadal pozostaje mi 5 graczy do wyeliminowania. O, i dokładnie tu jest spawn, także kogoś trzeba ustrzelić albo uważać na tych, którzy polują na mnie. Słuchajcie, bo ten co przychodzi na spawn często może zostać polowany właśnie przez kogoś, który tam gdzieś kampi nieco wyżej. O, właśnie tak jak przez tego gracza. Tak jest, strzał za 5. Jeszcze raz, poprawmy go. Kolejny strzał. Jeszcze 2? Ale on się skubanie zleczy, kurczę. Perełki nie mam. Bo muszę uważać na plecy. 2 mnie leje. Dobra, jakoś to trzeba mądrze wymyśleć. Dobra, tutaj ognia nie ma. Moment, moment. Ja pierdykam. Dobra, już skończyły się strzały. Naparzamy w takim razie, naparzamy ostro w nich. 3 hity. 4 zaraz będzie i 5. Jeszcze jeden hit. Jeszcze jeden hit i gość ginie. On mi, kurczę, nie ucieknie tak szybko. Dobra, pięknie, mamy kolejnego. O to wręcz chodziło, o to chodziło. Teraz strzały tylko dopaść, wykończyć pozostałych i jesteśmy niemalże w domu. Tu jest jeszcze jeden pod wodą, nurkuje cały czas. Aj, ty kurczę. Tu pod wodą siedzi skubaniec. Dobra. 3, zaraz będą strzały. Są mi 3. 2 strzały. 3 strzały, 2, 3. Powinien być martwy. Gonitwa dla niego właściwie pewna śmierć. Z moim ekwipunkiem naprawdę nie ma co. Ale proszę, zaatakował. Nie poddał się i to trzeba docenić i uszanować. Ale dobra, jeden strzał, jeszcze jeden strzał. Ja pierdykam, zabrakło strzał? Ale tak jest, wyciąłem go. W końcu dało radę. Szybko, żeby się nie utopić. Wychodzimy z wody. Wyknąć tutaj szybko powietrza.
Wrzucamy niepotrzebne itemsy i są strzały. Czyli strzały sobie pozostawimy. Fantastycznie, już tylko dwóch graczy oprócz mnie tutaj pozostało. Pytanie tylko, gdzie oni są. Skrzynie wydaje mi się, że wszystkie oni opróżnili. Natomiast zobaczmy, czy na brzegu jeszcze żadnych itemsów nie ma. Wartych uwagi. Nie, myślę, że wszystko co tutaj leży jak najbardziej można pominąć. Niesamowicie się rozgrywka wydłużyła, a to dlatego, że nieźle gram. No to jest seria, kurczę, zabójstw. Także w każdym bądź razie jest tutaj ciekawie. Tylko pytanie, gdzie są pozostali? Może awczą? Kurczę, ciężko określić. 10 minut do deathmatchu. Ja chciałbym to czym prędzej skończyć i możemy zrobić diaksowy miecz. To jest coś niemożliwego. Tak daleko jeszcze... O, jest deathmatch! Tylko pytanie, czemu nie mogę wyjść i to wszystko jest zbugowane. Aha, bo za kilka sekund się on rozpocznie, dobra. To jak tak wykończę. I jeszcze jeden strzał i po zwycięstwo. Nie wiem, czy ja go ubiłem, czy też nie. Się mi tutaj chowa cwaniak jeden. Aj, szkoda, że diaksowym mieczem nie mogłem go wykończyć. Ale tak jest, fajerwerki odpalone. No coś przepięknego, także dzięki ludziska za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę. To tyle na dziś, trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia.